Okej. Jeszcze raz zapytam się, czy w tej chwili mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że w tej chwili już będzie dobrze, więc postaram się ten początek dosłownie dla osób, które jeszcze doszły, powiedzieć, czy mnie dobrze słychać. Okej, dzięki. Więc tak, dzisiejszy webinar to oczywiście program partnerski. Dwa słowa, przepraszam, że musicie jeszcze raz to słuchać, ale dwa słowa dla osób, które zalogowały się w międzyczasie, tym bardziej, że ten webinar jest nagrywany. Nazywam się Mariusz Duczmański, mam ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, w ubezpieczeniach, w funduszach inwestycyjnych. Prowadziłem multiagencje przez wiele lat, prowadziłem również agencję autoryzowaną. Od 6 lat jestem szczęśliwym udziałowcem i partnerem firmy Skyward Community. Widzę na przestrzeni tych 6 lat, że firma bardzo mocno się rozwija. Byłem też na pierwszych targach, wystawie w Inotrans w Berlinie w 2016, zaraz jak była taka możliwość, więc byłem jednym z tych, którzy nie patrzyli na, czy to na koszty, czy na jakieś tam niewygody, po prostu pojechaliśmy na te targi i chcieliśmy zobaczyć to na własne oczy, ponieważ mieliśmy styczność z różnymi firmami wcześniej i nas interesowało coś, co naprawdę istnieje, coś, co się rozwija, coś, co idzie do przodu, coś, co będzie realizowane przez lata, a nie przy budowie czy nawet jakiegokolwiek biznesu. Po roku, po 2-3 lat, jak wiemy, wiele firm nie wytrzymuje, znika i zaczynamy od nowa. Tutaj mamy solidną naprawdę firmę. Kilka lat temu, czyli tak naprawdę jeszcze przed pandemią w 2018 roku, mieliśmy możliwość z grupą kilku osób z Polski, ale też z ponad 100 osób z całego świata wziąć udział w fajnym szkoleniu tzw. 3D Coaching Business. Wiemy, że firma przygotowuje dla nas różnego rodzaju szkolenia. One będą coraz bardziej na wyższym poziomie i zachęcam, drodzy Państwo, wszystkich Was do tego, żeby korzystać z tych szkoleń, które będą organizowane przez firmę. Takie jedno szkolenie odbędzie się już jutro, o tym powiem na koniec. Przechodząc do programu partnerskiego, wiemy, że plan marketingowy jest bardzo ważny, natomiast tutaj 2-3 słowa o tym slajdzie, o tym newsie dotyczącym weryfikacji. Weryfikacja jest bardzo ważna zarówno dla inwestorów, jak i dla partnerów. Dla inwestorów dlatego, że otwiera możliwości, jeśli chodzi o kanały inwestycji, czyli karty bankowe, przelewy bankowe, kryptowaluty, jakieś różnego rodzaju portfele, a dla partnerów otwiera możliwość zarabiania właśnie w programie partnerskim, dla którego tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy. Należy pamiętać, że wynagrodzenie zostanie przyznane tylko wtedy, gdy obie strony mają zweryfikowane konto i zaakceptowany regulamin programu partnerskiego. Należy to zrobić przed rejestracją czy zakupem jakiegokolwiek pakietu. Pamiętajmy o tym, jeśli chcemy otrzymywać bonusy od nowych osób, które zapraszamy do firmy. Otrzymujemy również wspaniałe narzędzia, strony internetowe, tak zwane linki polecające, linki do stron docelowych i jeszcze wiele innych narzędzi. Ja zawsze każdemu mówię, żeby przyglądał sobie tą zakładkę po lewej stronie w własnym biurze, zakładkę dla partnerów. Zanim przejdziemy do programu partnerskiego, jeszcze przypomnę, że do weryfikacji konta, co powinniśmy zrobić najlepiej natychmiast po rejestracji, potrzebny jest dowód osobisty lub jakikolwiek inny dokument tożsamości, na przykład paszport i jakiś rachunek za media, telefon, gaz, prąd, czynsz, wyciąg z konta, czy na przykład zaświadczenie z urzędu gminy czy miasta o tym, pod jakim adresem mieszkamy. Mówimy o dokumentach, które są potrzebne zarówno do zakupu udziałów, jak i do wpisania nas do rejestru spółki. Te dokumenty muszą być rejestrowe. Jeśli chodzi o program partnerski, składa on się, jak widzimy, z 7 takich awansów od partnera do SkyExperta. I teraz ten pierwszy, jeśli chodzi o partnera, to widzimy, że tak naprawdę w momencie, kiedy się zarejestrujemy i zaakceptujemy program partnerski, ten regulamin, firma daje nam możliwość zarabiania już 15% z pierwszego poziomu. Jest to naprawdę solidne wynagrodzenie w momencie, kiedy zapraszamy nowe osoby, które chcą po prostu dobrze w przyszłości zarobić na tych udziałach. Konsultant to jest taki partner, który, jak widzimy, powiększył, było dobrze widać, sam osobiście zainwestował $100 i zaprosił dwie osoby, które zrobiły to samo. W momencie, kiedy mają $300 na pierwszym poziomie, stajemy się konsultantem. Co nam daje ten poziom? Jeden poziom głębiej w programie partnerskim. Ci, którzy działają w programach partnerskich, wiedzą, że ma to bardzo duże znaczenie dla takiego naprawdę rozwoju, jeśli chodzi o długodystansowy sposób zarabiania. Kolejny poziom, gdzie niewymagane są kwalifikacje osób trzecich, jest to poziom liderski. Lider musi mieć osobiście zainwestowane $200, musi zaprosić 3 osoby, które zrobią to samo. Natomiast kwalifikacja polega na tym, że na pierwszym poziomie dodatkowo musimy mieć już nie w tym wypadku 800 dolarów, no bo gdyby chodziło o ten wymóg $200 naszych i 3 osoby po 200, to wychodzi nam tutaj 600, 700, 800 dolarów. Natomiast kwalifikacja na lidera wymaga przypisu na pierwszym poziomie. On jest liczony historycznie w wysokości $2000. Czyli zakładamy, że lider oprócz tych 3 osób ma jeszcze kilka innych osób, które pierwsze inwestycje dokonały i ten przypis na pierwszym poziomie jest minimum to $2000. Wtedy uzyskujemy status lidera. Lider sięga w programie partnerskim już do 6 poziomów. Pierwszy poziom jest w tym momencie tutaj niezmienny, 15%. Zobaczmy dalej, mamy mastera. Master jest takim pierwszym poziomem kwalifikowanym, czyli tak zwanym wymagającym kwalifikacji osób z niższym statusem, w tym wypadku 3 liderów. Jeżeli chcemy otrzymać ten status mastera, musimy wykonać taką pracę. Sama nasza osobista inwestycja musi być w wysokości $1000. Musimy mieć 3 partnerów ze statusem liderskim i na pierwszym poziomie musimy mieć minimum $5000 historycznie zainwestowane. To wszystko w statystykach numerycznych w naszych tutaj biurach, jeśli chodzi o zakładkę dla partnerów, wszystko bardzo fajnie jest rozpisane, zarówno poziomami, jakich mamy partnerów, na jakich poziomach, jakie kwoty są zainwestowane, ile my osobiście zainwestowaliśmy, ile zainwestowała cała struktura, więc wiele pracy robi za nas system, który firma stworzyła. My mamy wykonać konkretną, określoną pracę i w tym systemie będziemy widzieć, ile czego musimy jeszcze zrobić, jaką pracę wykonać, żeby uzyskać na przykład jeszcze wyższy status, na przykład wyżej niż właśnie status mastera. W tym wypadku chodzi oczywiście o eksperta. Ekspert jest to taki, powiedzmy, ja to tak zawsze mówię, że w wypadku eksperta to jest taki pierwszy poziom prestiżowy, bo sama nazwa ekspert zobowiązuje. W tym wypadku już mamy konkretną, wykonaną pracę. Mamy osobiście zainwestowane $5000, 3 partnerów ze statusem niższym, czyli 3 masterów, z tym, że widzimy tutaj, że 2 masterów musimy mieć osobiście w pierwszej linii, a 3 może być niżej w strukturze, na drugim, trzecim, czwartym i tak dalej poziomie, ale w innej niezależnej nodze. Łącznie z naszą inwestycją pierwszy poziom musi mieć historycznie zainwestowane $10,000 i wtedy uzyskujemy status eksperta. Widzimy również, że ekspert sięga do 20 poziomów w głąb w strukturze. To jest naprawdę fajny poziom. Jeśli bierzemy udział w innych programach partnerskich albo braliśmy, to wiemy, że jest to tak naprawdę solidna głębokość, z której możemy zarabiać bonusy w momencie, kiedy jest obrót w naszej strukturze. Nawet jeśli nasi partnerzy, których zaprosiliśmy jakiś czas temu, już kupili udziały i na ten moment niekoniecznie coś nowego będą kupować lub doinwestowywać, to pamiętamy w momencie, kiedy nastawiamy się nie tylko na pozyskiwanie partnerów, którzy chcą kupić jakieś udziały, ale pozyskujemy partnerów, którzy chcą budować struktury, którzy chcą budować program partnerski, rozwijać go, upowszechniać tą wiedzę o technologii stronowej, to ta struktura nasza będzie się rozwijać i będą się pojawiać osoby na drugim, trzecim, czwartym, piątym, 10., 20. poziomie i zawsze skapnie nam odpowiedni bonus, który nam się słusznie należy za wykonaną pracę, za rozwinięcie właśnie takiej sporej organizacji. Kolejny status jest to status top eksperta. Top ekspert, tutaj się pewna rzecz zmienia. Oczywiście na plus. Osobiście musimy mieć zainwestowane $10,000 historycznie, więc na tym etapie to nie jest wiele. Musimy mieć 3 partnerów z niższym statusem, czyli w tym wypadku ekspertów 3, 2 możemy mieć lub oczywiście 3 i więcej, to byłoby bardzo dobrze, ale 2 musimy mieć minimum na pierwszym poziomie, natomiast 3. ekspert, który da nam kwalifikacje na wyższy poziom, może znajdować się oczywiście również wyższej, głębiej w strukturze, na 2., 4., 5. poziomie, ale też w niezależnej nodze, czyli w innej niż tych 2 ekspertów wcześniejszych, którzy dają nam kwalifikacje. 10 000 osobista nasza inwestycja, struktura na pierwszym poziomie musi mieć zainwestowane minimum z naszą inwestycją 30 000 i wtedy uzyskujemy status top eksperta. Top ekspert sięga do maksymalnej głębokości. Jak widzimy, już sięgamy do 24 poziomów, czyli tutaj widzimy tą głębokość 24 poziomy. Ale tu dodatkowo co się pojawia? Pojawia się comiesięczny bonus z obrotu w danym miesiącu, czyli licząc miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego, jeśli obrót naszej struktury całej wynosi 20 lub więcej tysięcy, to niezależnie od tego, ile dostaliśmy bonusów od firmy, to w tym wypadku również otrzymamy $1,500 dodatkowo bonusu. A $1,500 przy obecnym kursie dolara to jest całkiem fajny zastrzyk gotówki, licząc średnio po 4,50 razy 1500 mamy fajną wypłatę dodatkową. Pamiętajmy, że jest to nie dla jakichś wyjątkowych osób, ale te wszystkie możliwości, o których tutaj mówimy, są dostępne dla wszystkich. I kolejny status, zobaczmy, status ostatni to jest tak zwany SkyExpert. Też powiększę, żeby było dobrze widać. Ten status wymaga oczywiście jednej osoby więcej, czyli musimy mieć 2 top ekspertów na pierwszym poziomie i dodatkowo możemy mieć ich 2, oczywiście 4 możemy mieć na pierwszym poziomie, natomiast jest taka możliwość, że kwalifikacje nam dadzą top eksperci na głębszych poziomach, 2., 3., 4., 5. w niezależnych innych nogach. To jest jeden z warunków, czyli 4 top ekspertów. Musimy osobiście mieć zainwestowane historycznie $20,000 i $90,000 cała struktura z naszą inwestycją. I to jest wymóg na SkyExperta, przepraszam. Natomiast oczywiście zarabiamy z 24 poziomów. I jeszcze jedna rzecz, w tym wypadku jeśli obrót naszej struktury wynosi 30 000 lub więcej w danym miesiącu kalendarzowym, to od firmy dodatkowo dostajemy bonus w wysokości $2,000. I to uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Ten slajd jest bardzo ciekawy, ponieważ on pokazuje, że firma daje nam furtkę pewną. Mamy możliwość uzyskania dodatkowych 3% z pierwszego poziomu, z partnerów, z inwestycji partnerów z pierwszego poziomu w każdym miesiącu. Czyli podstawowe, gdyby bonus mamy z pierwszego poziomu 15%, natomiast w momencie, kiedy tych płatności, czyli pracujemy, jesteśmy bardzo regularni i zapraszamy i budujemy strukturę, jest pewien obrót na naszym pierwszym poziomie. Tych płatności różnych ratalnych jest ich w danym miesiącu 5, czy 10, czy nawet 20 lub więcej, a zapewniam, że jest to do osiągnięcia, ponieważ już wielokrotnie były miesiące, w których taki obrót miałem. Wtedy, kiedy jest tych płatności w danym miesiącu 20 lub więcej, otrzymujemy od firmy z każdej takiej płatności raty z pierwszego poziomu naszych partnerów 18%. I firma wyrównuje, nawet jeśli dostaliśmy gdzieś tam 15, 16, 17, to wyrównuje, że z każdej płatności dostaniemy docelowo 18%. Podsumowujemy, jeśli chodzi o zasady i warunki programu partnerskiego, to takie podstawowe rzeczy. Minimalna kwota inwestycji jest to $50. Tutaj się nic nie zmieniło. W tym wypadku to jest taki najmniejszy pakiet za gotówkę, który dostępny jest na każdą kieszeń. Minimalna kwota wypłaty $30. Bardzo wygodne są wypłaty, szczególnie ja sobie tutaj cenię wypłaty różnego rodzaju kryptowalutach. Na przykład, to już też mówiłem na ostatnim webinarze, wypłacając sobie w dolarach, czyli w formie oczywiście coina USDT TRC20, za pierwszym razem firma w momencie, kiedy taki portfel dodamy, to oczywiście weryfikuje, sprawdza nas, czy tam czasem jakiś złodziej się nam nie podpiął i nie wkleił własnego portfela, więc potwierdza telefonicznie, dzwonią do nas i pytają się, czy tak faktycznie to my zrobiliśmy zlecenie, wypłatę na USDT TRC20, czy to jest nasz portfel i tak dalej. Jeżeli trudno jest nam się dogadać z konsultantem, ja akurat byłem wtedy zajęty, poprosiłem, żeby wysłali mi maila. W momencie, kiedy dostałem maila, z maila jasno wynikało, o co chodzi, czyli chodziło o potwierdzenie tej transakcji i jak ją potwierdziłem, zrobiłem screena, że tak, faktycznie to jest moje zlecenie, mój portfel, to ta wypłata poszła na Binance. Kolejna wypłata szła już automatycznie w ciągu 24 godzin, więc warto to robić. Oczywiście jest możliwość, kiedy mamy konto zweryfikowane, to mamy możliwość sprzedaży wewnętrznie, czyli przelewów wewnętrznych między nami i komuś można odsprzedać. Jeśli ktoś potrzebuje na nowy pakiet, to jest to oczywiście najtańsza forma, ponieważ wtedy nie dajemy zarabiać na jakichś prowizjach, na jakichś tam procentach instytucjom bankowym czy jakimkolwiek innym giełdom. Czyli między sobą wymieniamy 1 do 1 po wartości na przykład NBP, dolar, w takiej jakiej cenie załóżmy średnio stoi, jest to uczciwe wtedy podejście. Oczywiście każdy z nas robi jak uważa, natomiast wiele osób tak, w taki sposób robi. Program partnerski daje nam oczywiście zarobić 20 do 24 poziomów i ilość osób, które możemy zaprosić, to jest ilość tak naprawdę nieograniczona. Tylko nasza wyobraźnia może nas ograniczać, jakie struktury możemy osobiście tutaj budować. Jeżeli chodzi o pewne, powiedzmy, wyróżnienie, wynagrodzenie, które możemy otrzymać od firmy, dodatkowo za otrzymanie pewnych awansów, to w wypadku mistrza oczywiście jest to bardzo skromnie, ponieważ jest to tylko długopis firmowy, ale w wypadku już eksperta, top eksperta i eksperta jest to gotówka. W wypadku eksperta jest to $500 na konto za uzyskanie tego statusu. W wypadku top eksperta jest to $1500, taki powiedzmy bonus, prezent od firmy. I SkyExpert otrzymuje, jak widzimy, $2000 w ciągu 24 godzin. Środki pojawiają się na naszym koncie, kiedy uzyskamy ten status. Ten slajd jest bardzo wymowny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę zwraca uwagę na to, w jakim biznesie jesteśmy. Szansa na stanie się częścią projektu, który zmieni cały świat. Z jednej strony warto się zastanowić, czy ja jako współudziałowiec firmy wierzę w to, że tak się może stać. Jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby zwiększyć swoją wiedzę na temat samego projektu. Druga sprawa, zobaczcie, może stać się współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana przez niezależnych ekspertów wynosi ponad $400 miliardów. Czyli na taką wartość została wyceniona nasza firma przed tym, zanim cokolwiek zaczęła budować, zanim postawiono pierwszy fundament, pierwszą cegłę, zanim wbito pierwszy szpadel w ziemię celem budowania ekotechnoparku i testowania, certyfikowania całej technologii i tworzenia jej na żywo. Cała technologia sama została wyceniona na $400 miliardów. Wyobraźmy sobie, jaka wartość może być w momencie, kiedy ta kapitalizacja prawdziwego biznesu z roku na rok będzie bardzo szybko zacznie rosnąć, kiedy będą powstawać pierwsze projekty komercyjne. Ten slajd tak naprawdę zwraca uwagę nam na to, w jakim strumieniu czasu jesteśmy. Ja pamiętam, jak byliśmy w tym miejscu, w jedynce. To było inwestowanie, budowa poligonu. Tak naprawdę jeszcze zaczynałem, kiedy koło Mińska, Marina Horce, nic tam nie było. Tak naprawdę było puste pole pewnego, czy to było takie, powiedzmy, jakieś bagna, jakieś takie tereny zalewowe, na których tak naprawdę no, nic ciekawego się nie działo. Natomiast dzisiaj jest wyjątkowy ekotechnopark, w którym tworzona jest niezwykła technologia, jeśli chodzi o kolej strunową. Cały czas certyfikowane i tworzone są nowe pojazdy w naszych zakładach i tam przechodzą te testy na tych torach, tych odcinkach, które tam są. Później część jest transportowana do Emiratów Arabskich, ale cały czas coś tam się dzieje. Natomiast wiemy, że cały ekotechnopark tamtejszy jest wpisany do takiego, powiedzmy, jednego z głównych obiektów turystycznych, które odwiedzane jest przez ludzi z całego świata. Już nie mówię oczywiście o delegacjach, o jakichś ministrach, jakichś jeszcze osobach odpowiedzialnych za rozwój transportu w różnych krajach, ale właśnie wycieczki z całego świata, studenci, osoby zainteresowane tą technologią, oczywiście partnerzy nasi i tak dalej. My zaczynaliśmy w tym momencie, natomiast na ten dzień dzisiejszy jesteśmy tutaj. Realizacja zamówień wstępnych, a między uzyskaniem dochodu, pierwszych dywidend, i na to czekamy. Do tego czasu tak naprawdę doczekaliśmy. Również jeśli chodzi o rozwój całych struktur sprzedażowych, wśród których są też również tysiące inwestorów, dziś składa się z grubo ponad 500 000 ludzi. To pokazuje, że tak naprawdę mamy armię ludzi, którzy wspierają tą całą technologię. Jeżeli chodzi o możliwość zainwestowania środków, na dzień dzisiejszy mamy ich jeszcze, jak wiemy, sporo. Mamy różnego rodzaju pakiety inwestycyjne. Te pakiety są zarówno gotówkowe, czyli można jednorazowo zapłacić i temat zamknąć, ale mamy również pakiety ratalne. Najczęściej są to raty w 5 ratach. Są jakieś wyjątki na dłuższe okresy, 10, 9. Przy różnego rodzaju czasami również promocjach zdarzają się dłuższe okresy inwestycji. O tym też jeszcze za chwilę powiem. Teraz dosłownie parę słów o tym dyskoncie, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą możemy tłumaczyć naszym ludziom, których zapraszamy do firmy. Dyskonto to nic innego jak ten dodatni, powiedzmy, wariant, który gdyby firma nam daje. To znaczy, że między innymi za $1 w to miejsce firma jako w zastaw, powiedzmy w pewnym sensie, daje nam 46 udziałów wartych $46 w cenie nominalnej. Tak mamy zapisane na umowie. Jeżeli mamy dyskonto niższe lub wyższe, to pamiętajmy, że zawsze za $1 średnio w pakiecie mamy właśnie taką ilość udziałów. Jeśli mamy dyskonto 32, to mamy 32 udziały warte minimum $32 w cenie nominalnej za $1. Czyli w przybliżeniu w tym wypadku to jakieś 3200 firma daje nam jak gdyby w zastaw w takiej wartości, a my po prostu w zamian jak gdyby za ten dodatni czynnik cierpliwie czekamy albo po prostu działamy dla naszego dobra, czyli rozwijamy po prostu całą strukturę. Dzięki temu wszystko szybciej będzie się realizować. W dużej mierze tak naprawdę od nas zależy, bo zobaczmy, jest nas armia 500 000 ludzi. Niech każdy zaprosi chociaż jedną osobę. Niech 100 000 ludzi zaprosi chociaż jedną osobę. Więc no, liczby same za siebie mówią. W dużej mierze od nas zależy, w jakim tempie to wszystko będzie się rozwijać. Oczywiście pewne prace muszą być wykonane i tego nie ominiemy, natomiast wiadomo, fundusze też na tym etapie też są bardzo ważne. Więc jak widzimy, tych możliwości jeszcze inwestowania w udziały mamy dość sporo, natomiast tutaj jest fragment jednej z moich umów, to jest strona 8 umowy tak zwanej pożyczki konwertowej, którą każdy z nas, jak spłaciliśmy jakiś pakiet, mamy w zakładce dokumenty, moje dokumenty. I tam na stronie 8 jest taki zapis, ja mam tutaj na kolejnym zdjęciu powiększony, coś takiego. Lubię to pokazywać, ponieważ to przemawia naprawdę do nas, ale również przemawia do osób, które zapraszamy do firmy. Kiedy się pytają, no ale co ja będę miał za to? Więc tu mamy informację, że przy 17 000, załóżmy jeden z takich pakietów małych, otrzymujemy udziały klasy A i wartość ich nominalna jest $1 amerykański w cenie nominalnej za jeden udział. Czyli to oznacza, że tak naprawdę kiedy mamy taki na przykład pakiecik 17 000, to on w cenie nominalnej kosztuje $17 000, a mógł kosztować w normalnej gotówce, załóżmy, nie wiem, $50. Na przykład to mogło tak być, mógł być to również jakiś pakiet bonusowy, który firma mi dodała po jakimś tam większym zakupie. Pamiętajmy, jeśli mamy 300 000 udziałów na umowie, to jego wartość nominalna jest, przy 300 000 udziałów, jego wartość nominalna jest $300 000 amerykańskich. Natomiast klasa A oznacza, że są to udziały tak zwane uprzywilejowane, które upoważniają nas między innymi w dużej mierze do pierwszeństwa w wypłacie na przykład dywidend w wypadku powstania tej poduszki dywidendowej, o której też gdzieś tam w wywiadach z panem Anatolim Unickim mogliśmy usłyszeć. Tu jeszcze jedna rzecz ważna, o której też powinniśmy mówić swoim partnerom i to jest ważna informacja też dla nas. Na naszej stronie, oprócz tego, że w zakładce nasze certyfikaty, które możemy zamówić do domu, one przyjdą w postaci dokumentów lub możemy wydrukować je w formie elektronicznej, jest też coś takiego jak otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. W momencie, kiedy zamówimy sobie, klikniemy po prostu sobie w ten przycisk, otrzymujemy automatycznie wyciąg z rejestru spółki i on wygląda tak. To jest jeden z moich fragment oczywiście z wyciągu, tam chyba z 3 jakichś pakietów, o wartości 2 300 000 i z podpisem pana Anatolia Unickiego są najważniejsze informacje, numery, adresy, pod którym jesteśmy zarejestrowani i właściwie to jest dokument, który wskazuje na to, że jesteśmy współwłaścicielami całego projektu. Naprawdę to bardzo dużo znaczy. Tutaj teraz jeszcze kilka informacji, takich kilka przypomnień, ponieważ zdarza się, że chyba mało komu się to nie zdarzyło w życiu, przynajmniej raz lub kilka, żeby zapomnieć hasło lub na przykład zablokować sobie konto z jakiegoś powodu lub ewentualnie dokumenty, które kiedyś dawaliśmy do firmy, one się przedawniły, czyli na przykład dowód wyszła o ważność i chcemy mieć we wpisie do rejestru spółki aktualne dokumenty i aktualny adres, to wtedy wysyłamy do firmy oprócz tych dokumentów i notatki, informacji, w jakim celu to robimy, w jakim celu to wysyłamy, to bardzo często, żeby odblokować sobie konto, czyli ewentualnie edytować jakieś dokumenty, dane osobowe, to wysyłamy tak zwaną, taką SwiftFocie, na której jest w jednym ręku trzymamy dowód osobisty, w drugiej mamy kartkę, załóżmy A4, gdzie jest SWC, nasze imię, nazwisko i bieżąca data. Wiele firm to stosuje, także to nie jest jakiś dziwny wymysł tutaj firmy Skyward Community, tylko wiele firm stosuje coś takiego, żeby nas zweryfikować, że ta prośba, to zapytanie, czy ta prośba na przykład o wyłączenie jakiegoś zabezpieczenia, do którego nie mamy dostępu, na przykład, bo telefon zgubiliśmy, dotyczy nas osobiście, że nikt nie chce wkraść nasze konto w jakiś tam sposób, przejąć pewnych rzeczy. Więc pamiętajmy, żeby taki dokument zawsze wysyłać, dołączać do maila, kiedy wysyłamy na support jakąś prośbę, jakieś zapytanie. Po prostu jeśli tego nie wyślemy, to oczywiście nie będzie dramatu, ale przy takiej SwiftFocie, którą wyślemy, zawsze przyspieszymy temat, sprawę. A chcemy oczywiście, żeby na nasze maile firma odpowiadała jak najszybciej. Tutaj mamy oczywiście prawdziwe prototypy pojazdy, które firma stworzyła. Nie są tu wszystkie, ponieważ od tego momentu, kiedy powstał ten slajd, zdjęcie, powstały już kolejne prototypy certyfikowane. Nie ma tutaj, widzimy, towarówki, ale również w tym roku powstanie duży, szybki tak zwany pojazd szybkiego ruchu, który będzie przemieszczał się z szybkością 500-600 na godzinę, dużo większy niż ten, który tu widzimy w lewym dolnym narożniku. Ale to jest taki dorobek, powiedzmy, firmy no, na ten czas do tej pory. Tutaj teraz kilka informacji, dwa newsy. Jeden news jest troszeczkę starszy, ale ja postanowiłem go na ten moment jeszcze zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że mówi o rzeczach, których naprawdę my chcemy wiedzieć i słyszeć. Być może ktoś po prostu czyta newsy, ale niekoniecznie, a jest dzisiaj na webinarze. To między innymi Abu Dhabi rozważa bardzo poważnie projekty tras strunowych. Pojawił się ten news. Oczywiście nasza firma spotkała się tutaj z ludźmi odpowiedzialnymi za rozwój transportu w Abu Dhabi. Główny projektant, czyli pan Anatoli Unitsky ze spółką projektującą, spotkał się z przedstawicielami rządu Abu Dhabi. Strony mówiły o możliwości wprowadzenia technologii w mieście. Oczywiście Abu Dhabi znamy, ponieważ znany jest między innymi z wielu atrakcji dla turystów, chociażby z tego parku Ferrari. Miałem osobiście okazję raz w życiu tam, więc no, bardzo ciekawe miejsce. Jak ktoś kiedyś będzie miał taką możliwość, to polecam Abu Dhabi i właśnie ten park Ferrari. Natomiast oczywiście na terenie między innymi Abu Dhabi i okolic powstaje ciągle coś nowego. To wiemy, Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo mocno się rozwijają, wykorzystują potencjał, jaki mają, po to, żeby turystyka później pozwoliła im się utrzymywać przez kolejne lata, dziesięciolecia i inwestują bardzo dużo pieniędzy właśnie w nowe technologie, które uproszczą też im życie. Nasze rozwiązanie technologiczne dla nich jest bardzo, bardzo korzystne, dlatego rozważają kilka tras. Tutaj czytaliśmy w tym newsie, że według ekspertów i władz Abu Dhabi transport strunowy jest odpowiedni do tych zadań, czyli właśnie jeśli chodzi o turystykę, połączenie pewnych obiektów razem ze sobą. Transport oczywiście również nie szkodzi środowisku, sprawi, że podróż będzie o wiele wygodniejsza, ja bym to tutaj dodał, i bezpieczniejsza, ponieważ nie poruszamy się po ziemi, tylko górą, więc nie dojdzie do żadnych kolizji, żadnych jakichś przystanków, jakichś opóźnień. Wszystko będzie idealnie w swoim czasie. No i kolejną ważną zaletą jest tutaj, że można wdrożyć nasz transport niezależnie od infrastruktury, gęstości zamieszkania, gęstości zabudowania. My możemy się wpasować właściwie w każde miejsce, czy to górzyste, czy to jakieś wodne, czy to też gęsto zaludnione lub zabudowane. I to jest bardzo ważne. I jesteśmy dużo tańsi od jakichś tradycyjnych budów typu metra, tramwaje, czy jakiekolwiek jeszcze inne formy transportu. Tutaj nasze kierownictwo, również pan Anatoli Unicki spotkał się. Oni zrobili pewną dokumentację wstępną, jeśli chodzi o te projekty. Pojechali właśnie na te tereny, gdzie mogłyby powstać te trasy. Zrobili oczywiście pewną dokumentację. No i tą dokumentację przedstawiono rządowi Abu Dhabi. No i teraz tak naprawdę decyzje zapadną na najwyższym szczeblu władz. Więc czekamy i bądźmy dobrej myśli, że wkrótce uzyskamy informację, że będziemy budować kolejne projekty, trasy komercyjne na terenie właśnie chociażby Abu Dhabi. Pojawił się też ostatnio jeszcze jeden taki news. Przedstawiciele tutaj z pewnej wystawy pojawili się w Szarży. Oczywiście jest to kontynuacja tego, co się działo w Expo, które trwało od października do marca i teraz pewne, jak gdyby powiedzmy, jest kontynuowana odwiedzanie po prostu ekotechnoparku, właśnie tego Centrum Innowacji w Szarży i przyjeżdżają delegacje z całego świata. Mogą po prostu oglądać, zobaczyć po prostu tą technologię na żywo, zobaczyć pełną prezentację. No, przedstawia takim gościom się wstępne możliwości, na przykład rozwoju tras na jakimś konkretnym obszarze. Tutaj widzimy w naszym tropikalnym pojeździe goście właśnie sobie siedzą i mają przejażdżkę, akurat fotografik tutaj złapał. Omówienie pewnej prezentacji, no i tutaj końcówka w tym newsie, tutaj między innymi wypowiedź bardzo ciekawa, że jestem zaszczycony, że mogę wybrać się na wycieczkę po obiektach Unicki właśnie String Technology i zobaczyć na własne oczy, jak może wyglądać przyszłość mobilna. Także taka pozytywna kolejna wypowiedź no, ludzi, którzy mają wpływ na pewne decyzje. Jeszcze krótka informacja o tym, co się dzieje na trasach, które są budowane. Pamiętamy, że firma dokładnie nam zapowiedziała, że na jesień mają być skończone i wtedy pewne nowe pojazdy będą tam testowane w Szarży. Jak wygląda budowa linii numer 2 w Szarży, no to pojawił się właśnie jeden z newsów, informacje na ten temat, że są kończone tak naprawdę prace. I wiadomo, Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest taki wyjątkowy obszar świata, w którym pracuje się tak naprawdę w większości wypadków w nocy ze względu na temperaturę. Są przerwy, oczywiście w dzień też pracują, natomiast bardzo dużo prac wykonuje się po prostu w nocy. My pamiętam, jak byliśmy chociażby w Dubaju, między innymi właśnie na tej wyspie Palmie w jednym z hoteli, to godzina 24, noc, po prostu tylko było widać, jak żurawie, dźwigi, wszystko pracuje po drugiej stronie na lądzie. Całą noc, więc no, te prace są wykonywane często w zatrważającym, pozytywnym tego słowa znaczeniu tempie. bardzo dużo pracy wykonywanej, jest tam bardzo szybko. I teraz na koniec bardzo ważne trzy informacje. Propozycja została przedłużona dotycząca tego hologramu. Oczywiście to nie chodzi o sam hologram, tylko chodzi o propozycję, która jest w tej ofercie. Między innymi każdy z nas w przedłużonej tej ofercie może nabyć do 19 sierpnia pakiet w wysokości $5000. Oczywiście możemy to kupić jednorazowo lub w ratach, 10 ratach. Tak jak mówiłem, są wyjątki, że ten okres spłaty jest dłuższy. Tu mamy ten przykład. 10 miesięcy, $500 miesięcznie. Mamy przypis aż 450 000. Możemy otrzymać udziałów za $5000. Jest to dużo więcej od tej tradycyjnej w tej chwili oferty, ponieważ dyskonto jest aż 1 do 90. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj dawali dolara, a firma w cenie nominalnej daje nam za chwilę $90, ale mówi poczekajcie chwilę, rok, dwa, trzy, a wtedy uzyskacie kwotę 90 razy większą. Więc to tak pokrótce może wyglądać. Więc ta oferta jest przedłużona do 19. Mamy tak naprawdę dzisiaj 16, 17, 18, 19. Tutaj widzę, że do godziny 18. Więc pamiętajmy, żeby wykorzystać tą okazję, szczególnie partnerów, jeśli mamy takich nowych, którzy mają po prostu gotówkę w tej wysokości i chcą ją dobrze, naprawdę dobrze zainwestować na etapie już projektu inwestycyjnego, nie startupu, którym my byliśmy kilka lat temu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również firma wychodzi nam naprzeciw, ponieważ jak wiemy, trwa konkurs, międzynarodowy konkurs, drugi etap, który skończy się mniej więcej w połowie właśnie, z tego co pamiętam, chyba 15 września, więc firma przedłużyła z pewnym jeszcze plusem tą ofertę Join24+, zdobądź więcej udziałów i zwiększ dyskonto za polecenie. Pamiętamy, że ono zaczynało się tam od 1,40, o ile pamiętam, czyli 1,45. Zaraz dokładnie zobaczymy. Powiększę, żeby było widać. I każdy zakup w określonej kwocie $500 spłaconych w ciągu 24 godzin zwiększał nam to dyskonto o 5 punktów, aż do pewnej wysokości. Natomiast firma tutaj w tej promocji, ja Was zachęcam do tego, ponieważ prawie miesiąc jeszcze będzie trwała ta oferta. W momencie, kiedy zaprosimy jedną czy dwie osoby dodatkowo, zarejestrujemy i te osoby się zweryfikują i najlepiej, żeby kupiły jakieś pakiety, to my dostaniemy dodatkowo kilka procent w udziałach za to, że zaprosiliśmy takie osoby. W momencie, kiedy mamy możliwość nawet zwiększenia tego dyskonta, które może wynosić 1 do 70. Ono jest oczywiście troszeczkę mniejsze od tego dyskonta przy hologramie tej ofercie, bo tam jest 1 do 90, ale pamiętajmy, tam jest oferta $5000. Tu mówimy o kwocie $500 lub 2, 3, 4, 5-krotność, czyli 1500, 2000 i to dyskonto możemy mieć też prawie dwukrotnie wyższe od tradycyjnej wartości. Możemy mieć udziałów dużo więcej niż w tej normalnej, tradycyjnej wysokości, kiedy kupimy pakiet ze strony poza tym właśnie konkursem, czy też tą ofertą taką premiowaną. Więc o tym też pamiętajmy, żeby skorzystać w ciągu miesiąca z tej oferty, ewentualnie wykorzystać ją do zapraszania nowych osób, które mogą też zwiększyć też wartość swoich udziałów, bo w standardowej ofercie będą mieć o połowę mniej udziałów po tym czasie. No i tutaj jest też opis dodatkowy. Ja zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili zapoznać się z całym tym newsem. Jeżeli coś tak naprawdę nie będzie zrozumiałe dla Was, to po prostu zachęcam do tego, żebyście w tym momencie albo pisali do mnie, albo do Pani Natalii, albo do Janusza Tomczaka, który prowadzi webinary, no, między innymi w czwartek na temat technologii. Natomiast tutaj oczywiście widzieliśmy już różnego rodzaju wpisy, wklejki na Skype'ie, w grupach dotyczących tego wydarzenia. To jest to wydarzenie, o którym trąbimy, mówimy, które wchodzi w skład tego nowego szkolenia naszego partnerów firmy Skyward Community, Międzynarodowy Maraton Biznesowy Online. Speakerami tutaj będzie między innymi Irina Wałkowa i Franciszek Solar. To między innymi będzie taki, powiedzmy, międzynarodowy maraton, który będzie zwracał uwagi na zalety Skyward Community i narzędzia do pozyskiwania nowych partnerów. Zależy nam na tym, żeby pozyskiwać nowych partnerów. To nie powinno nas zabraknąć jutro o godzinie 17 na tym szkoleniu. Zobaczmy, w swoich newsach, w swoich biurach mamy te informacje, mamy link do Zooma i kod dostępu na godzinę 17 czasu polskiego. Pamiętajmy, 17 sierpnia, czyli jutro, odbędzie się następne szkolenie, ale w tym wypadku dla nas tutaj pierwsze, ponieważ to będą narzędzia do przyciągania nowych partnerów w języku polskim. Speakerzy będzie Franciszek Solar i Irina Wałkowa, natomiast no, należy rozumieć, że to szkolenie będzie tłumaczone, więc zapraszam na godzinę 17 czasu polskiego jutro. Ja na pewno będę, więc ja wszystkich partnerów tutaj obecnych zapraszam i chciałbym, żebyśmy się faktycznie jutro zobaczyli tam, na tym Zoomie. Natomiast powiedzcie, przekażcie informacje wszystkim swoim partnerom. Ja jeszcze będę trąbił oczywiście na Skype'ie jutro o tym spotkaniu, ponieważ czym więcej nas się spotka, czym więcej osób zada sobie trud, żeby się zalogować o tej godzinie, tym większe szanse później, że możemy skorzystać z dużo ciekawszych szkoleń, bardzo ważnych szkoleń. Ponieważ wiadomo, że ludzie z zarządu nie będą robić szkolenia dla jednej, dwóch, trzech osób. Chcą, żeby z tego szkolenia skorzystało jak najwięcej osób. Więc jeśli w krajach niektórych na takich szkoleniach potrafi być 50, 100, 200, 300 osób, to wiadomo, jeśli mają wybór z grupą polską, w której będzie kilka osób, a z grupą na przykład słowacką lub czeską, gdzie będzie 50, 100, 200 osób, no to wiadomo, co wybiorą. Więc postarajmy się, ponieważ to w dużej mierze od nas zależy, jak zmotywujemy swoich ludzi, żeby jutro na tym szkoleniu było jak najwięcej osób. Ja jeszcze będę trąbił i żeby tych osób faktycznie było dużo. Nie wklejajmy tych linków już na Facebooku, ponieważ tu chodzi głównie o naszych partnerów, którzy są już zarejestrowani, najlepiej zweryfikowani. Widzimy, że na Skype jest w kilku grupach jest kilkaset osób i gdyby chociaż połowa z tych osób była, to naprawdę byłoby ciekawie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, przepraszam za te usterki, które dzisiaj troszeczkę przeszkody i skończyliśmy przez to nieco później, ale czasami tak się zdarza. Na to nie miałem naprawdę żadnego wpływu, musiałem wyłączyć komputer i jeszcze raz go zresetować, żeby wszystko funkcjonowało. Dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy tutaj spotkać się. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, bo tak mi się wydaje, że dzisiaj tutaj żadne pytanie nie padło. No właśnie, widzę tylko tutaj wklejone informacje na temat tego szkolenia. Dokładnie. Ale to jeszcze będę przypominał jutro cały dzień na temat tego szkolenia na naszych kanałach. Więc jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam i do zobaczenia w moim wypadku już we wrześniu. Do usłyszenia.